Dobry wieczór, linia ezoteryczna, wróżka Beata z tej strony. W czym mogę pomóc? Witam bardzo serdecznie. Dzwonię do Pani z kilkoma pytaniami odnośnie życia mego. Słucham. Za miesiąc toczę walkę na gali kickbokserskiej i chciałbym wiedzieć, jak mi pójdzie. Dobrze, więc a mogę prosić o datę urodzenia? 22 czerwca 95. Więc ja tutaj w międzyczasie rozłożyłam kartę. Mhm. I widzę, że no na pewno zostanie pan bardzo mocno poturbowany. Poturbowany? Ale... Słucham? Poturbowany? Tak, ale wygra pan tą walkę. Wygram, ale będę poturbowany. Tak. A w której rundzie? Proszę pana, tutaj nie ma w której rundzie. Ja tutaj widzę, że ogólnie w całym tym starciu będzie pan poturbowany. A gdzie? Ale... Ręce, głowa? Słucham? A w której tej? A gdzie będę poturbowany? Proszę pana, no, ja mówię tutaj w sensie, że poturbowany to znaczy, że będzie pan siniaki miał. A, ale się nie połamie. A nie tak, że pan legnie i się pan nie podniesie. A, no dobra. I ja takie seksualne pytania mogę zadawać? No słucham. Bo ja mam dziewczynę. Tak. Mogłaby tam pani dzisiaj wywróżyć, znaczy, czy mogłaby pani wywróżyć, czy dzisiaj będzie tam lodzik? Dobrze, a ona ma przyjść do pana dzisiaj? Tak, tak. Okay, nie no, raz tam wywróży, czy lodzik będzie. Sergiusz. Panie Sergiuszu, więc to wszystko zależy od pana, jak zostanie poprowadzone całe spotkanie państwa. Ale tutaj widzę w kartce, że jak najbardziej. Jest taka opcja. Jak najbardziej będzie tak, lodzik. Jest taka opcja. A trzeba pędraka umyć, czy tako będzie? No wie pan, lepiej jak pan się umyje. Dobra, ja, dobra. O, siema. No, jeszcze mam kilka już innych pytań. Przyszła? Już przyszła pana dziewczyna? Tak, właśnie przyszła. Mhm. A ogólnie będzie zdrowa, czy coś jej będzie? A dlaczego ma być chora? No nie wiem. Zdrowa będzie. Bo tak, bo ona z Legnicy jest, więc to wie pani, to różne geny są. No ale co to ma do rzeczy? Wie pan, przeziębienie to każdego może złapać, prawda? Nie, nie, bardziej mi chodzi, czy nie zachoruje mi. Bo ja w nią dosyć mocno inwestuję. Nie, nie zachoruje panu. Okej, okay. Bo ja, wie pani, ostatniej buty z Prady kupiłem i to szkoda by było, bo ona ogólnie małą stopę ma i potem ciężko mi by było dziewczynę dobrać pod buty. Proszę pana, nie zachoruje panu dziewczyna. A ile będzie żyć? Słucham? A ile będzie żyć? Można tak ocenić? Nie, proszę pana. Okej. Okay. A mam takie pytanie, bo ja się z ojcem nie widziałam. Bo ja się z ojcem nie widziałam 14 lat. Może pani zobaczyć... Ze swoim ojcem się pan nie widział? Tak. Mogłaby pani sprawdzić, co u niego? Jak to, co ciemno? Proszę pana. No niestety nie mam takiej możliwości tu u pana ojca. Jeżeli pan chce się dowiedzieć, to najlepiej by było się po prostu odezwać do ojca. Nie, nie, nie mam z nim kontaktu. Chciałbym wiedzieć, czy po prostu czy z nim wszystko w porządku, czy nie. Proszę pana, jeśli pana pocieszy, to na tyle, co ja tu widzę, to jest jak najbardziej w porządku z pana ojcem. Okej. Okay. Nie no, to całe szczęście. A mama zdrowa będzie? Kurwa. No ten jebany Bóg! Wie pan co, widzę tutaj, że tam jakieś nieznaczne przeziębienia tutaj pana mamę dopadną. A z mamą kiedy się pan ostatni raz widział? W grudniu. No to też bardzo dobrym synem pan jest. A rozmawiał chociaż pan z mamą? Dzięki, tak, rozmawiam 5 razy w tygodniu. Aha. Proszę pana, to tak jak mówię, ja tutaj nie widzę, żeby coś poważniejszego zagrażało pana mamie, poza takimi zwykłymi przeziębieniami. A jak w biznesie będzie szło? Komu? Mi. No widzę tutaj, że pan jest bardzo operatywną osobą. No. Bo i pan... Słucham? Tak, ma pani rację. Bo tu i walki, i biznesy. Proszę pana, widzę tutaj, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Nie ma powodów do
jakiegoś takiego niepokoju. No dobra, dobra. No to wszystko wiem, to dziękuję bardzo i życzę do siego roku. Do siego roku to nie teraz, ja panu życzę miłego wieczoru. Do widzenia.